cieniu ligowych zmagań swoją walkę z czasem prowadzi Artur Cyło, utalentowany junior wychowanek Stali Rzeszów. Z braku sprzętu zaczął sezon blisko miesiąc później od swoich kolegów z drużyny PGE Marma i wciąż próbuje nadrobić stracone treningi i okres przygotowawczy. Po spędzeniu na torze przy ulicy Hetmańskiej kilkunastu godzin nawet gołym okiem widać różnicę w stylu jazdy młodego zawodnika, choć do końca nie wiadomo, czy sprawia to lepsza kondycja i wjeżdżenie się w tor, czy tylko lepsze ustawienie zakupionego od Grzegorza Walaska motocykla. Myślę, że wszystko się na to składa. I sprzęt, i jazda, wszystko ma na to wpływ. Także ludzie, którzy, wie pan, kierują, pomagają, coś podpowiedzą dobrze. Jest duża różnica, wiadomo, to co na początku, bo to były moje pierwsze jazdy po pół roku. Teraz chyba piąty trening albo szósty mam dzisiaj. Jest dużo lepiej. No lepiej się czuję po prostu na motocyklu, pewniej. Nie ma już takich niepewnych ruchów. Indywidualnie to jedynie biegam. Teraz. Przez zimę oczywiście były treningi bardziej rozbudowane. Teraz tylko bieganie. Sprzęt jest dobry, ale wiadomo, że żużel to taki sport, że zawsze się szuka tych lepszych ustawień. Więc sprawdzamy to zapon, to zębatki, żeby było jeszcze lepiej. Ale sprzęt jest w porządku. Artur Cyło wciąż ma nadzieję na awans do składu PGE Marmy, choć wie, że nie będzie to proste zadanie. Muszę wywalczyć, wszystko zależy od jazdy. Jak będę gotowy, no to pojadę w meczu, więc tylko trenować i czekać na mecz. W ubiegły piątek Artur miał okazję zmierzyć się z młodymi zawodnikami z Tarnowa, którzy przyjechali do Rzeszowa zdobywać doświadczenie i obycie torowe. Nie było okazji trenować w Tarnowie czy na innym torze w pobliżu, no to zdecydowaliśmy się, że przyjedziemy tutaj dzisiaj potrenować. Geometria nam pasuje, jest ona zbliżona do tarnowskiego toru, lecz tor się trochę różni, no ale tego potrzeba, musimy się uczyć. Na moją drużynę czeka szlagierowy pojedynek w niedzielę z drużyną z Torunia i wiem, że tam kierownictwo ma napięty grafik treningów z pierwszą drużyną, no muszą się po prostu dobrze przygotować.